Siema wszystkim. Siema, teraz będziemy testować PTR. Ale poczekaj, przerwę ci. Mamy atak zimy. Sypie jak diabli. Mówię, nie mogłem się oprzeć, żeby przyjechać w taką pogodę. Trochę postrzelać, nie? Na drogach no to jest fatalnie. Tam jest droga, zresztą jest cała pokryta śniegiem. 29 listopad. Dobra, opowiadaj teraz. Petardy Bravo XL. 6 sztuk w opakowaniu. Tak. Od Elgato. Elgato, pirotecnia tak naprawdę oni się nazywają. Jorge, nek na całość 9 gram. Importerem jest Jorge. Tak. Czyli to są hiszpańskie, to są takie same jak to jest Sustos, Surgato, Elgato, jakoś tak to one się nazywają. To jest ten sam producent, tylko tu są inne, nie są typowo, no zaraz zobaczycie, że nie są typowe takie francuskie te cukiery, Spanish Firecracker, tylko to są takie zwykłe petardy z gipsem. Także zaraz zobaczycie, że to nie jest to samo, co tamto. I te wychodzą taniej. 10-12 zł za takie 6 sztuk. Więc tu już cena jest bardziej przystępna. 1,5 grama na petardę, tak? 6-9 gram na całość. Kod produktu bardzo długi. 14-000-31, kategoria F3. No, dalej. Bardzo fajna grafika, nie? Taki byk. No. No i tu już cenę naprawdę mamy przystępną. Nie jest to 30 zł za 5 petard czy za 6 petard, a jest to cena 9 zł. Okej, okay, no fajnie wykonana nawet. Znaczy, no wiadomo, ale jaki mięciutki ten gips. Normalnie on jest, o, zobacz. Mega miękki. On jest tak jakby jeszcze mokry. Od spodu? Od spodu jest twardszy, ale tu z wierzchu przytrzymaj ją. Ja tutaj tak paznokciem. O, normalnie, o, wychodzi. Czyli żeby specjalnie, żeby ten gips nie walił po prostu po ludziach. Dawaj, odpal, rzuć jedną. Zobaczymy, czy to jest... O, akurat gdzieś tam w łotko sobie wpadła. Ląd długi. Wow, fajne. Naprawdę, ja wiem, że tu jest przestrzeń, ale naprawdę poczuliśmy tą moc. Poczekaj, auto jedzie. Chwilę zapauzujemy. Kurczę, nikt tędy nie przejeżdżał, jechaliśmy jako pierwsi tą drogą, a teraz auto przejeżdżało, no kurczę. Dawaj drugiego. Wiesz co, pójdziemy i wrzucimy do wody. Zobaczymy jak w śniegu, jaką dziurę zrobi. Nie no, wow, gips tu gdzieś przyleciał do nas, czyli jednak trzeba uważać. Dawaj jedną do wody. No w śniegu, jak to w śniegu, no. Śnieg jest mokry, ciężki, więc rzucaj jedną do wody. Ale tu już się opłaca. Jest naprawdę dosyć fajny huk. Okej, okay. Uważaj na gips. Czyli pali się, ląd jest fajny. Oj, dostanę tym odbryzgiem. Wow, jak tu blisko stałem, ale pociągła. Nie no, tu jest bardzo dobre 1,5 grama i dobrej mieszanki. Dawaj, dawaj, wystrzelamy wszystkie. Jeszcze jedną do wody tylko daj mi. Ja sobie odpalę, ja sobie wrzucę. Dobrze, 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 wystrzelamy wszystkie. Wow. Chciałem tu w głębszą wodę. O, jest. Fajnie poszła na dno. Wow. Czyli spoko. Nadają się jak najbardziej właśnie włóż tutaj. No, żeby tylko ląd wystawał. I dawaj. Okej. Okay. Spoko petardy. Naprawdę spoko petardy. Cena niezła. No tu już było ciszej, wiadomo. Ale nieźle, naprawdę nieźle. Dobra, rzucaj ostatnią. Odsuńmy się. Spoko petardy. 9-10 zł. My chyba tylko dyszki daliśmy. Naprawdę mocno walą, jeśli na 1,5 grama. Na obecne standardy jak najbardziej. Mamy jeszcze paczkę, nie? Aha, dobra, no to spoko. Ale już nie będziemy teraz strzelać. Naprawdę spoko petardy. Spoko petardy. I cena jest nawet znośna. Dobra, no to wszystko. Dzięki wielkie. Na razie, cześć. Cześć.